Słowo ubogi nie kojarzy się zbyt dobrze. Od razu przed oczami naszej wyobraźni pojawiają się rynsztoki, ludzie ubrani w stare, szare ubrania, zero nadziei, optymizmu, takie trochę wycofanie. Przecież w samym tym słowie odnajdujemy jego istotę. Człowiek ubogi to jest ten, który ma wszystko u Boga i obojętnie, ile by miał zer na koncie, nawet kilkadziesiąt, to i tak wie, że Bóg jest wszystkiego właścicielem, a On jest tylko i wyłącznie zarządcą. W katolickim świecie zwykło się z podejrzliwością patrzeć na osoby bogate, a przecież Jezus nigdzie nie powiedział, że pieniądz jest czymś złym. Ba, nawet jak obserwuję ten świat, to odnoszę wrażenie, że osoby, które są niezamożne i mają problemy finansowe, są o wiele bardziej związane z pieniędzmi w sposób właśnie nieprawidłowy. Dlatego spokojnie z tym ocenianiem. Zamiast patrzeć negatywnie na innych, to lepiej zapytajmy, czy i nasz portfel się nawrócił. A portfel to jest część garderoby, która najpóźniej się nawraca.